Hej, witam Was, z tej strony Kali. Witam po kilkudniowej przerwie. Ale zanim zaczniemy, coś miałem zrobić. Nie graliśmy kilka dni, choćby dla Was to jest raptem jeden dzień. Chciałem na pewno tutaj kopnąć. Chciałem też pokazać Monciuszowi, że owszem, chciałbym tak zwane laboratorium cybernetyczne, jednakże na razie mogę zrobić tylko zwykłe laboratorium i warsztat. Myślę, że trzeba jakieś badania przeprowadzić, albo na przykład pierwszego Mechteida zabić, żeby mieć to laboratorium, w którym będę mógł robić mechę. Więc mąc już, to jest wszystko przed nami. Ja nie mam w Kanadzie wyszczelonego satelity? No nie mam. Gdy zostało do rady? Przybycie nowych żołnierzy. 23. Do rady zostało więcej niż 7 dni, bo nie wziął tu nigdzie rady. Zresztą 30 dni, 7 dni powinno zostać. Dobra, lecimy na misję. Dziś chciałbym zagrać odrobinkę spokojniej. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystkich mamy. Dobra, wszyscy są, wyszli. Nie wypuściłem jakiegoś najlepszego swojego składu na tą misję, ponieważ za 2 dni mamy misję przeciwko Exaltom. Jeżeli to nie będzie misja typu 7 żołnierzy, tylko ewakuacja, no to może być problem. Powinniśmy ruszyć do Argentyny. Zdaje się, że tam zagrożenie jest najpoważniejsze. No dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Wciąż odbieramy komunikaty o działaniach obcych w centrum jednego z dużych miast. Udajmy się tam jak najszybciej i zabezpieczmy teren. Jakiś pierwszy cyberdysk, czy jeszcze nam dadzą taryfę ulgową, będą na tylko miotony i flouterki, ewentualnie z... Zygery. No, myślę, że ja jeszcze chyba nie będę nas tak strasznie męczyć. Żółtek dowódca. O, mam rekrutów nawet na tej misji. Nie pamiętam, kogo ja na tą misję brałem. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Jak, słyszymy spokojnie. Was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. A gdzie jest ten maldzik? Ten tamten maldzik, nie widzę go maldziku. O, czasami jest tutaj. Ja myślałem, że tutaj coś świeci. A czekajcie, czasami się tutaj gdzieś kręci. Gdzie to jest lampa? A nie widzę maldziku. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj go nie zobaczysz. Może poprawi trochę widoczność, niestety. Może dla zabawy sobie pójdziemy tym razem przez środek tego budynku. Tak, żeby była jakaś odmiana, zawsze chodzimy... Rozumiem, podchodzę do celu. Zawsze chodzimy troszkę inaczej, a... Tutaj sobie mogę włączyć w ogóle celność. Robi się! Biegnę! Dobra. Osłaniam ten teren. No, tutaj raczej w tym budynku nie możemy się niczego spodziewać. Okej. Tutaj coś popatrzysz? Nie. Ale na pewno potrzebujesz wsparcia. Ruszam. Żółty tu. To kto jest? Cyklop. Tak jest, dowódco. Cyklop tutaj, możesz pobiec. To jest... Snajperinio. Już tam idę. To snajper tutaj i celność. Molek albo Adriano, w zależności jak to woli tutaj. Jest, Ruki tutaj. Drugi ruki. Choć chyba źle zrobiłem, bo mogłem się ruszyć tutaj do tych drugich drzwi. Zawsze to jest trochę więcej manewru. No, coś już słyszymy? Tam są jednak. To był chyba Finman. Tam Mel też jest. No dobrze. Obecnie nikogo nie widzimy.
Iciu! Ruki, sprawdź to. Okej. To jest trochę ryzykowne, bo jakby tutaj za tymi drzwiami coś było, mogłoby się to dla mnie źle skończyć, ale jak widać na zmęczonym obrazku, pomknę niczym wiatr. Nie jest tak źle. Zrozumiano. Cyklop tutaj. Z ochotą. Molek tutaj. Zaraz będę na miejscu. Tutaj Paulinka. Ty masz przejść po biegu? Nie możesz przejść po biegu. Jedziemy. Ale w następnej turze być mogę się ustawić tam, gdzie teraz cyklop stoi. Chyba to jest dobra. Dobra. O, Seeker. I drugi malt widzimy. Jest do kogo strzelać. Dobra, jeden Seeker oberwał, ale to tylko raz. Dobra, tylko raz oberwał. Zaraz pewnie się ukryją. Muszę się lepiej złożyć. A nie, jeszcze ktoś go widzi. Ach. Molek nie trafił. Muszę się lepiej złożyć! Muszę się stąd zabierać! Uchoki próbują nas skrzywdzić. Dobra. Rozumiem, że tryb ducha. Czy dać biegiem do tego meldu? Widzę cel! Oj, cyberdysk. Moje przeczucia się sprawdziły. Co nie... Wróży mi dobrze. Już idę. Obrocza nie ściągnąłem. Za to mogę ściągnąć jednego z tych. Odstrzelony. Czy jesteś w stanie tego drugiego ściągnąć? No to spróbuj. Ach. Krzyżyk na drogę. Kurde, nie mam żadnej. Nie mam. Tak jest, dowódco. Ale tego widzisz. Boję się troszkę, że mi mogą wyskoczyć teraz. Nasi dusiciele. O, widzisz kogoś. O kurde, ten Seeker się ustawił w pozycji nieukrytej. Ale to oznaczało tylko tyle, że zginął. Broń w pogotowiu. Ty się rozglądaj. Włącz sobie celność. Żółtek strzel do niego raz. Za pięć. I raz go przygłuść. Ten już się nie ruszy. Tylko że to chyba będzie oznaczało właśnie całą twoją amunicję. Cholera, muszę się gdzieś przyczaić. Ale kurde ząk. Co za gówno! Nie trafiłaś niestety. No szkoda. Tu jeszcze jakiś... Aha, bo ja go nie zabiłem, tego jednego drona. On go troszkę pewnie naprawi. Co ten Cyberdy zrobi? No dobra, zaatakowali nas i to mocno. Co będziesz robił? Strzelasz do mnie? Czy granat? Strzelają do mnie! Okej, spudłowałeś. Okej. Nie wiem czemu nie widzisz tego cyberdyska teraz. No ale z jakiegoś powodu nie widzisz. Strzel tu bez 100%. Masz się w piekle. Ale tym samym załatwiłaś tego. To jest 85%, więc spróbuj. Aj, ale go nie załatwiłeś. Żółtek, jest. Wycofaj się trochę. Wiem, że ten melt tam jest, ale musimy... Przeładowuję. Musimy się troszkę skupić na obronie. No i dobra, Seekery rozwalone. Trzecim się ładu. Świeże peski w magazynku. Zostaje mi... Czekajcie, on strzelał, to może... Kurde, tylko Ruki później będzie w kiepskiej pozycji.
Wziąłeś melt. I schowaj się z powrotem tutaj. Okej. Okay. Wypadł dany. Czekamy na tego cyberdyska. O kurde, co to jest? Kolejne seekery i Hillman. Ufoki próbują na to skrzywić. Nie widziałem, czy się przełączyli w tryb ducha, czy nie. Dobra, ten cyberdysk się przebudował. Kogo? Kogo? Oż kurde. Dobra, ty masz 100% na tego. Kurde, przeżył. To jest pech, jak nie wiem. Muszę zobaczyć, gdzie jest ten Finman. Oż kurde, Finmana nie widać. Ty masz tę stabilizację, ale się rozglądaj. Już 95%. Czy żółtek jest w stanie załatwić tamtego? Dobra, jesteś na 100%. No to spróbuj załatwić go. Trochę ta osłona też mi się nie podoba. Obcy spacyfikowany. Wow! 7, pięknie. 73. Dobra, przeładuj. Mój rekrut. Nie jesteś w stanie go zabić, boję się tego Finmana. No ale spróbuj strzelić do niego. Za 4, ładnie. A ty? Nie no, zabić go nie zabijesz raczej. Dobra, jeszcze mu zostało 7. Ciekawe, co wymyśli. Biegnie. Biegnie Finman. Oh no. To niedobrze. Możemy stracić żołnierza. O kurde, tego nie przewidziałem. Dobra, jest niedobrze. Miało być spokojniej. Miało być spokojniej, a się zrobiło bardzo, bardzo źle. Zajmę się tym. Żółtek. Kurde, czego nie zabiłeś. Muszę przeładować. Teraz tak, te mapteczki. Tu jest apteczka. Tutaj Ruki ma apteczkę. Tak, z tego miejsca będziesz mogła go wziąć i... No, jakby go zabiła, to by było dobrze. Okej, jest dobrze. Teraz tak. Tu mogłabyś się wrócić, spróbować ją... ratować. Ale to z drugiej strony. Przyjąłem. Biegnij tutaj. 62, 73. Granat, jakbyś rzucił. No dobra, ale go nie zabijesz tym granatem. Ty nie masz naboi, więc możesz podbiec tutaj i naszego snajpera spróbować ratować. Okej. Tak, ruszając tutaj, sflankujesz prawdopodobnie tego Finmana. Pytanie, czy go zabijesz?
tym flankowanym strzałem i co zrobią te seekery. Ale jest szansa, że się ukryją. Dobra, w tym razie rzućmy granat. Okej, okay. 5 życia. To tak prawdopodobnie powinnaś go flankować. Tak jest. Powinno być po nim. Dobra, zostały mi 2 seekery. Zobaczymy, co one zrobią. Dobrze by było, jakby się ukryły. Przypuścili mnie do ziemi! Dobra, na razie próbują strzelać. O, no. Dobra. Jakimś cudem nie trafili. Teraz tak. Tu bym musiał wziąć i uratować naszego drugiego żołnierza. Czy ty jesteś w stanie go zobaczyć stąd? Dobra, jesteś. 58. Czółtek nie ma amunicji, więc musi podbiec na razie tu i przeładować. Muszę przeładować. Teraz tak, jakie masz szanse? 80, 72. Ale ciężkie, że mam teraz ciężką rozkminkę. Tu nie mam amunicji. To muszę na pewno przeładować. Teraz tak, czy jestem w stanie ich zabić? Prawdopodobnie to jest ostatnia grupka, bo to był niski poziom. To tutaj też leży. No, nie mogę wybaczyć, kto tam leży. Chyba, żebym zaznaczył się na przykład żółtka. Dobra. Nie piszę, kto tutaj leży. Odbiegnij tutaj. 73 do tamtego. Tego u góry nie widzisz w ogóle. Okej, załatwiony. Krzyżyk na drogę. Spróbuj do tego strzelić. Kurde, za 2. Teraz pytanie, czy lepiej do niego strzelać, czy lepiej próbować ratować tego żołnierza. A, zaryzykujmy strzałem. Musisz trafić. Ładownice puste. Osiągnięto cele operacji. Liczyłem na to, że są tylko 3 grupki, więc... dobrze liczyłem. Ale problemów ciąg dalszy, to nie oznacza, że trochę się polepszyła nasza sytuacja. Nadal jest źle. W każdej misji po prostu są problemy. Ponieważ mogę sobie brać żołnierza ten karabin snajperski, ten drugi, więc wezmę sobie może tam sobie wziąłem dezaktywację broni, która się przydaje w szczególności na te, jak one się nazywają, cyberdyski. Zresztą na każdego koksa, bo na te Elite Mutony czy na Sektopody też się bardzo przydają. Teraz to Rapid Reaction czy mocniejsze granaty. Ty nie grzeszysz czynnością, więc może mocniejsze granaty saperka sobie weźmiemy. Rakietier czy Gunner. Weźmy Gunnera, bo nie mamy ich za dużo w naszym składzie. Celność twoja też nie była za wysoka. Ale dobra, weźmy jeszcze jednego rakietiera. Akurat powinien zrobić to na odwrót. Bo ty lepszą masz celność, no ale. Będziemy w kontakcie, dowódco. No dobra. No to pójdźmy jeszcze czas do przodu. 2 naukowców za 6, za 9 Elerium. Trochę drogo, ale weźmy to.
Jeden żołnierz przybył. Mamy działo laserowe, czyli możemy iść do hangaru. Uzbroić naszym myśliwcem. Kruku, zmień nazwę i zmień sobie na działko. Chciałem kupić też jeszcze jedno działo. Przedmioty. Działo laserowe. Kurde, stówka. Wszystko drogie. Dobra. I zobaczmy jeszcze w tym odcinku. Powiedzcie mi, że jest 7 osób. Jest 7 osób. Czekamy na postępy waszych prac. To mnie bardzo cieszy. No oczywiście. Oczywiście tu. To tak, z drugiej strony, czekajcie, jak ja się tak wystrzelam z moich gwiazd. Zresztą mam tylko 10 żołnierzy do dyspozycji. W następnej misji może nie mieć. Mogę nie mieć żołnierza, który będzie mógł iść. Nix. A gdzie jest wyborowa? No to wcale to tak takiego dużego wyboru nie mam, bo prawie wszystkich muszę wrzucić. I to wam powiem, że to wcale nie jest taki Steam, jakbym sobie życzył. To będzie lepsze rakietier czy inżynier. Ej, co wygadacie? Ja prawie wszystkich musiałem rzucić. No dobra. Nix oczywiście, karabin snajperski poproszę. Są 3 skopy, więc skopa poproszę dla ciebie. No dobra. To samo Wolsoholik. Ten sam zestaw. Idziemy w jakość. To jest Danusia? Nie, to jest Marzena. W ogóle widzę, że skarżyńskie dziewczyny wszystkie są... nastawione na support i medyków. Leczenie ludzi. To jest kołcik. Czy ja chcę tą mniejszą snajperkę jej dać? Jej celności to może nie jest głupi pomysł, tylko że musiałabyś dostać tego skopa, żeby mieć dobry widok drużynowy. I myślę, że tobie mógłbym dać tego czy ostatniego skopa naszego. Okej. Ale tu mam zrobione wszystko. Apteczkę może damy Rukiemu. W tym ostatniej misji rekruci się spisali na medal. Jeden rekrut uratował, a drugi rekrut zdobył med. Kurde, była fantastyczna misja, mimo tych dwóch ciężko rannych żołnierzy. Mocno szczęśliwa. Kurde, 75 celności! Bardzo fajnie, to tylko musimy ci wziąć lepszy pancerz, żebyśmy cię nie stracili. Bo już mi się żołnierzu podobasz. Gunnerowi damy ciężki laser. I granat głowy. Kogo ja tu jeszcze mam? Mam Pudziana. A tak, Pudziana mam. Pudzian mógł wynosić te rakiety. Ale czy ja widzę taki sens? Myślę, że może lepsza będzie ich główka. Mimo wszystko. I może, że Nix zamiast tego drugiego celownika i zamiast bardzo dobrej skuteczności, lepiej żebyś sobie wzięła obrażenia krytyczne wyższe. No i dobra, 3 granaty. Wygląda to całkiem nieźle. Dobra, ale to jest kolejna już przygoda, więc dzięki za uwagę. W następnej misji jedziemy powalczyć z Exultami, na szczęście w 7-osobowym składzie. Trzymajcie się!